Znajdujemy się na ulicy Opackiej, gdzie obecnie mieści się siedziba Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, niegdyś zwana Opatówką, czyli Domem Opata. Inicjatywa budowy wyszła od Andrzeja Dzierżanowskiego. Był on przeorem zakonu Cystersów w latach 1553-1583. Gdy władze pruskie przejęły budynek, spełniał on rozmaite funkcje. Znajdowała się tu m.in. instytucja finansowa czy mieszkania. Na początku XX wieku istniała tu nawet restauracja. Z muzeum jest związana legenda, jako że przed I wojną światową znajdował się tu finansowy wydział starostwa. Pewnego razu miała tu zniknąć znaczna suma pieniędzy. Ludzie długi czas jej szukali. Podobno pewnej nocy zjawił się tu duch Zapałkiewicza, aby zabrać ukryty skarb. W tym właśnie pomieszczeniu mieszkał pan Szumski. Gdy w nocy zobaczył ducha, ten zbliżył się do niego i stanął nad jego łóżkiem. Pan Szumski swym krzykiem w nocy obudził żonę, lecz ta nic nie widziała. Duch odszedł w róg pokoju i zniknął. Od 1 października 1987 roku swą siedzibę w tym miejscu ma Wągrowieckie Muzeum. Pierwszym pracownikiem, a zarazem dyrektorem placówki był Waldemar Balcerowicz. Był on magistrem geografii i nauczycielem w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Wągrowcu. Jednak swój urząd piastował tylko przez rok. W Bieszczadach w 1988 roku zmarł rażony piorunem. Waldemara Balcerowicza poznałam, kiedy był jeszcze licealistą, ponieważ ja pracowałam w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, a on przyszedł tam do takiej grupy recytatorskiej, którą prowadziłam, i tam się poznaliśmy. A później, wtedy kiedy już po studiach wrócił do Wągrowca i kiedy miał zostać dyrektorem, również miałam z nim kontakty, ponieważ ja byłam w tym czasie, kiedy on został dyrektorem, to ja byłam w tym czasie dalej pracownikiem Miejskiego Domu Kultury, ale jednocześnie sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Połuckiej, które było inicjatorem właściwie powstania Muzeum w Wągrowcu. Natomiast jeżeli chodzi o ilość zbiorów, no to było to bardzo skromnie, bo no niewiele, chyba ponad 1000 obiektów wtedy się tutaj znajdowało, zebranych wcześniej przez właśnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Połuckiej, także przez Dom Kultury w Wągrowcu, a także przez mieszkańców miasta, przyniesionych tutaj w darze przez mieszkańców miasta. W muzeum gromadzimy około 20 tysięcy eksponatów i właściwie każdy z tych eksponatów ma swoją niesamowitą historię. Gromadzimy bardzo ciekawe obiekty. Są to na przykład z takich może mniej oczywistych rzeczy etykietki zapałczane. Mamy też w swoich zbiorach banknoty, kolekcję medali z wizerunkiem Jana Pawła II. Mamy bardzo ciekawe zbiory i naprawdę bardzo różnorodne, więc w takich trzech słowach bardzo trudno jest wymienić te, które są najciekawsze. Oferta muzeum zawiera także wystawy tematyczne ukazujące historię miasta i regionu. Reprezentowały one m.in. sportowców z powiatu wągrowieckiego, mniejszości narodowe na naszych terenach, miasto w okresie PRL, powstanie wielkopolskie w Wągrowcu i kopalnie w Wapnie. Muzeum odwiedziło około 180 tysięcy osób i były to m.in. takie osoby jak prymas senior kardynał Józef Glemb, prymas senior arcybiskup Henryk Muszyński, arcybiskup Stanisław Gądecki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, w tamtym okresie poseł ziemi pilskiej. Muzeum odwiedzali też profesorowie różnych uniwersytetów, uczelni, delegacje zagraniczne, miast partnerskich, zaprzyjaźnionych gmin. Bardzo, bardzo wiele ciekawych osób, znanych osób, ale też pamiętam, że właśnie wśród tych osób wybitnych, które odwiedzały muzeum, jest postać pana Andrzeja Zielińskiego, byłego ministra dziedzictwa, kultury i dziedzictwa narodowego.
1998 roku zainicjowałam organizację festynów cysterskich. Pomysł, będę nieskromna, pomysł był mój, ale bardzo dużo osób się włączyło w to i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, ponieważ pierwszy festyn, który odbywał się nad księżym Kacerkiem, zrobił niesamowite wrażenie. No i jak wszyscy wiemy, festyny organizowane są jeszcze do właściwie dnia dzisiejszego. Festyny cysterskie cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego że jest to impreza o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. I wydaje mi się, że na takiej imprezie właśnie, jaką jest festyn cysterski, każda rodzina może znaleźć coś dla siebie. Poza tym, że jest bardzo bogaty program artystyczny, czyli odbywają się różnego rodzaju koncerty, przedstawienia, spektakle, oprócz tego prowadzimy różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Pokazujemy bardzo, bardzo ciekawe stoiska rzemieślników, twórców ludowych i na każdym z takich stoisk można albo coś zakupić, albo się czegoś dowiedzieć i jakby największym chyba walorem jest możliwość uczestnictwa w warsztatach podczas takiego festynu. Także myślę, że to jest jakby najważniejszy atut tej imprezy, że każdy, kto rzeczywiście czymś się interesuje, to na tej imprezie znajdzie coś dla siebie, bo zarówno może zasięgnąć informacji o bardzo dawnych czasach, bo pojawiają się na festynach grupy rekonstrukcyjne sięgające nawet okresu średniowiecza, jak i na przykład te osoby, które interesują się czasami współczesnymi, bo prezentujemy też generalnie różnego rodzaju stoiska, grup, które współpracują z muzeum, także jest tutaj bardzo szeroki zakres działań prowadzonych na Wągrowieckim Festynie Cysterskim. Muzeum Regionalne w Wągrowcu współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami. Chociażby tutaj u nas w budynku muzeum siedziby swoje mają Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej, Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego. Bardzo blisko i mocno współpracujemy z Wągrowieckim Klubem Podróżnika czy Wągrowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ostatnich miesiącach podjęliśmy też współpracę z grupą Zapomniana Historia, za co serdecznie dziękuję. Współpracujemy też, czego jest przykład ostatniej wystawy, ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym imienia Stanisława Przybyszewskiego. Także tych grup naprawdę nie chciałabym wymieniać ich wszystkich z nazwy, dlatego że właściwie tej współpracy z organizacjami jest naprawdę bardzo dużo i właściwie dzięki tej współpracy też muzeum może się rozwijać i działać tak, jak działa dzisiaj. Muzeum Regionalne w Wągrowcu jest niewątpliwie ważną instytucją, która w łatwy i przystępny sposób pozwala nam zapoznawać się z historią naszego regionu, ale również dzięki funkcji kulturalno-naukowo-wychowawczej pozwala nam na obcowanie z dziełami sztuki nie tylko polskich artystów. Przybliży nam wiedzę z historii powiatu oraz kształtuje świadomość i wrażliwość na dzieje naszych przodków. Bez muzeum z pewnością nie przetrwałaby bogata historia naszego powiatu, która dzięki pracownikom wciąż jest obecna wśród nas. Perspektywy 30 lat na działalność muzeum i na to, co teraz się dzieje, to muszę powiedzieć, że jestem pełna uznania dla moich następców, dla pani dyrektor i dla wszystkich pracowników muzeum i życzę im, żeby dalej tak pięknie pracowali.